Siemaneczko, czyli witajcie serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie fajne, tutaj dwie paczuszki do mnie przyszła. No i za dwiema paczuszkami jest schowana też gierka, więc też Wam przedstawię, co wpadło do kolekcji, chociaż pewnie mogliście zobaczyć na profilu Bartosza, o czym mówimy. Dobra, ale zobaczmy, pierwsza paczuszka jaka do mnie przyszła, tak więc otwieramy. Jak widzimy, no dużego formatu to nie jest, więc czyżby jakaś gierka, czy co? No zobaczymy, kochani. Za mną oczywiście Mortal Kombat. Coś tu jest fajnego. I proszę bardzo, Mortal Kombat, dokładnie tak, Mortal Kombat, jak widzimy film, no to była wielka zajawka, akurat graliśmy na Mortal Kombat 3, jak zadebiutował Kin, no i Secret Service zapraszał do kin. Wow, cieszyliśmy się, film, no kurczę, na podstawie gry, zajebisty Mortal Kombat, więc co tutaj dużo rzec. Odkleimy sobie tutaj. Delikatnie. Tu tak samo od góry. I wtedy, no wiecie, steelbooki fajnie jest ogólnie trzymać w folii. Ze względu na te głupie wkładki, prawda, no które są częścią całego wydania. Ale patrzcie, jest smok, jest drugi smok. Annihilation, unicestwienie, jak dobrze pamiętamy. Kontynuacja, bardzo sroga i słaba niestety. Pojechali po bandzie, nie umywa się w ogóle do jakości pierwowzoru, no ale jest to kontynuacja historii z Mortal Kombat, tak więc piękny, ładny steelbooczek, kochani, zobaczcie. Smok, pięknie, no i co? Zobaczcie na te wydania tłoków, jakie są kozackie po prostu. Tutaj mamy, oczywiście wydanie jest na Blu-rayu, czyli mamy tutaj 1080p. I proszę bardzo. Piękny smoczek z jedyneczki. A tutaj jak już po prostu... O! Wybucha tam w sobie. Annihilation. No, fajna kolekcja, powiem Wam szczerze. Do kolekcji jak najbardziej. Oczywiście tych Blu-rayów i tak dalej, tych wydań różnych z filmami mam. Tak więc no, ze względu dla samego steelbooka po prostu go zakupiłem. Fajnie, Mortal Kombat, jest ładny smok, jest ładny smok. To jest takie właśnie w ogóle, po środku, jak widzimy, jest przejście. Fajny smoczek, fajny smoczek. Bardzo fajnie, chociaż wydanie fajne. Dobra, tak więc mamy do kolekcji Mortala, a tył się tak prezentuje, bardzo proszę. Piękna, piękna sprawa. Kolejny. Kolejna paczuszka, otwieramy. No i podobne wydanie, tak więc o, jest i Paragon, proszę bardzo. Gdzieś za jeden dałem 77 zł, dużo czy mało? No chyba nie za dużo jak dla fana, żeby mieć w kolekcji brakujące. I bardzo proszę, Mortal Kombat, dokładnie tak, to już jest ten współczesny filmik, też mam go na zwykłej, nie, mam go w formacie 4K, w 4K w Polsce nie wyszedł, jedynie z taką wkładką, kiedyś Wam pokazywałem, no ale zakupiłem go w edycji teraz Blu-rayowej, więc no, steelbooczek, piękna, piękna sprawa, tak więc fajnie się to będzie prezentowało z tyłu. Tak się nam to prezentuje. Oczywiście obydwie wersje, słuchajcie, te Blu-rayowe są tylko i wyłącznie w języku angielskim, z angielskimi napisami. Mi to nie przeszkadza, w szczególności Mortal Kombat, gdzie każde zdanie znam na pamięć, więc no co, cóż zrobić. W Polsce takich edycji nie kupimy, bo nie było ich na polską dystrybucję przeznaczone. Dobra, jeszcze raz Wam pokażę tu tył, jak się nam prezentuje. W tle oczywiście MK1, no i z przodu smoczek piękny. Odklejamy, tak samo trzeba uważać, żeby sobie nie porwać. Opa, odklejamy sobie tutaj jeszcze. Dobra, to później, tak jak mówię, folię najlepiej wsadzić
i tak się nam prezentuje. Proszę bardzo, wy pierwsi widzicie, ja jeszcze nie widziałem po złożeniu razem. No fajnie się prezentuje, fajnie. No, mimo to, że film zbytnio mi się nie podobał, jestem nawet krytykiem tego filmu, no ale cóż, jako fan Mortala uznaję wszystko i akceptuję wszystko, żeby się po prostu dobrze bawić. No, to jest normalne, że są lepsze części, są gorsze części, ale zawsze nie zwątpiłem w nich. Tak więc, no cóż, bardziej przystosowane dla od młodszych odbiorców uważam niż ten klasyczny, turniejowy, stary. No i co? Z przodu? Proszę bardzo, no niestety nie mamy żadnego fajnego tłoka smoka. Cóż, można tylko ubolewać. Jest napis Mortal Kombat. A ciekawy jestem. Zerknę tą edycję w 4K Blu-rayowym. Zobaczę, czy tam mam tłoka. Już nie pamiętam. Chyba też nie. Jestem, kochani, jestem, wróciłem. Proszę bardzo, jest to właśnie ten sam film, tylko w edycji 4K na polską dystrybucję. Fajnie, że jest chociaż wkładka, no ale tutaj ubogo, standardóweczka, prawda, jaką nam prezentowali i widzieliśmy na reklamach. Z tyłu, no to już jest identyczne. Czy jest tłok? Nie ma. Nie ma, dobrze pamiętam, niestety to jest edycja na dwóch płytach, bo jedna jest w ogóle Blu-rayem, i tak w 4K dają, prawda, a druga jest w 4K. Tak więc, no widzicie, filmy mi się dublują, ale tak jak mówię, nie kupiłem tego dla, żeby mieć film, obejrzeć i tak dalej, tylko dla, jako fan Mortala. Tak więc steelbooczek za te same pieniążki, gdzieś mniej więcej 8 dyszek, bardzo fajnie, no kolejne steelbooczki, wszystkie steelbooczki z Mortala po prostu tylko mieć. Jak widzimy, po obróceniu tutaj, no to jest reklama Mortal Kombat Ultimate, tak? Zgadza się. Jest. Czasem jakieś kody dają. No nie, tutaj jest sama reklamóweczka, ale fajnie. No i tutaj po wyjęciu płyty oraz reklamówki mamy Skorpiona i Sub-Zero. Powiem wam szczerze, Sub-Zero bardzo słabo, taki bardziej mniej widoczny. Skorpion zdecydowanie lepiej. Pewnie też to jest zauważalne na tym. No i dobra, fajniutko, chowamy sobie, filmy wpadają do kolekcji, cieszę się niezmiernie, mam piękne, ładne steelbooczki, obczajcie sobie to, pyk. Fajniutko, co? Fajniutko. No i trzeci, słuchajcie, rzecz, którą nabyłem, podjechałem do Perfect Blue, mogliście to właśnie zobaczyć u Bartosza na zdjęciu, no i on zakupił swoją sztukę Mortal Kombat. Zakupił ją na PlayStation 5. Dlaczego? Bo ze względu na kontroler. To samo mi powiedział, co no, też jest to moim argumentem, ale to tak by the way. Słuchajcie, Mortal Kombat 1, dokładnie tak, Mortal Kombat 1 na Nintendo Switch. Jak mówiłem w którymś z odcinków, jak co w trawie piszczy, że zamierzam mieć Mortal Kombat na wszystkie platformy. I dokładnie tak. Ja wiem, że to jest najgorszy port. Ja wiem to. Wiem to, ale jasne, jestem tego świadomy, bo to śmiga na 3,5 giga. Jestem bardziej ciekawy, jak ta gra wygląda, jakie są uproszczenia, niż to, że to jest jakiś, nie wiem, no tego się nawet nie powinno porównywać. To jest dla mnie taka ciekawostka i tyle. Obczajmy to, ale to już w innym odcinku, tak więc zapraszam jutro. Jutro nie wiem, czy dam radę, ale jak nie jutro, to w pojutrze na odcinek, jak będziemy właśnie grać w Mortal Kombat 1 na Nintendo Switch, tak więc będzie zabawa. No i co, 19 zbliża się dużymi krokami, wielkimi krokami, więc mam nadzieję, że wszyscy złapią za swoją sztukę i będą robić Fatality. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!